Jade! Cholera! Kurwa, co oni ci zrobili? Żyć, Crane. Tahir walnął mnie w łeb, zanim mnie to zrzucił, tylko... Daj mi chwilę. Zaraz będzie dobrze. Nie masz niestety już żadnej chwili, Skorpio. W zasadzie ten czas, jaki ci pozostał, należy do mnie. Dzięki temu, że naprawiłeś moje anteny, Crane, słyszałem każde wasze słowo. Jak pani zdaniem panią znalazłem? Albo doktora Camdena? Jak pani sądzi, jak zamknąłem drogę między sektorami? Ja jestem reżyserem tego filmu. A skoro mam wyniki badań doktora Zira, GRS robi to, co ja im każę. To oznacza, że wy jesteście zbędni. Taki! Jeśli dobrze pamiętam, obraziłeś się, kiedy nazwałem cię tresowaną mamką. Ale spójrz na siebie, tańczysz dla naszej przyjemności. Miałeś dostatecznie dużo siły, by do mnie dołączyć, ale brakuje ci siły charakteru. Poznaj to za swego rodzaju ćwiczenie rozwojowe. Chodź, wynośmy się stąd! Jade, jesteś ranna? Nie ogryźli cię, prawda? Wszystko gra, naprawdę, tylko daj mi chwilę. Ze słodką małą Jade nie jest dobrze, Crane. Została ugryziona wiele godzin temu. Próbowała to ukryć przed tobą. Jeden ugryzł mnie w nogę.
Nie było o czym mówić. Raz jeszcze stajesz wobec trudnego wyboru. Twoja cenna skorpion zaraz się zmieni. Ale ty również. Kto otrzyma antyzynę? Które z was wyjdzie z tego cało, dożyje jutra? Musisz decydować. Jade, masz. Weź to. Nie. Daj spokój. Przecież moja jeszcze działa. Ty potrzebujesz jej bardziej niż ja. Kane, chcę, żebyś obiecał mi jedną rzecz. Jak przyjdzie czas, to ty skręcisz mi kark. Co? Nie, ja... Obiecaj mi. Jade, nie... Jade, gdzie jesteś? Jade! Musisz mnie wysłuchać, Crane. Crane, słyszysz mnie? Jade, gdzie jesteś? Jade! Musisz mnie wysłuchać, Crane. Wiem, że chciałeś mnie ocalić. Nie każdy zdecydowałby się oddać mi tę fiolkę. Ale teraz jest już na to za późno. Dla mnie jest już za późno. Przez chwilę winiłam cię za śmierć Amira. Chciałam cię zabić. Ale teraz... Teraz wiem, że to był jego czas. Czas, kiedy musiał odejść. Nie teraz! O, błagam, nie teraz! Każde życie kiedyś się kończy, Crane. Nie ma sensu temu zaprzeczać.
Przychodzimy na świat i w końcu umieramy. Nic nie może tego zmienić. Ależ to piecze! Tam były ci! Tylko nie to! Liczy się tylko to, czego dokonamy w międzyczasie. Crane, ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. O, tak, nie! Omir nie zmarnował życia. A teraz go nie ma. Rahim też nie. I jego też nie ma. Jeśli poświęcenie mojego życia może ocalić Haran, to tego właśnie chcę. Nie odbieraj mi tego, Crane. Urodziłam się za wcześnie. Lekarze nie wierzyli, że przeżyję. Ale walczyłam. Zmagałam się i ciężko pracowałam. I pracowałam, pracowałam. I zostałam mistrzem. Zostałam skorpionem. Odcisnęłam swoje piętno. Teraz nadszedł mój czas, Crane. Nie możesz mnie ocalić. Musisz mi pozwolić ocalić ciebie. Daj się ocalić.
Otwórz te drzwi! Cholera! Moja głowa! Przepraszam, nie chciałem. Jedno z nas musi żyć, Kyle. Musisz tylko pamiętać, co mi obiecałeś. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ktoś wybrał za ciebie. Zawiodłeś mnie, Kyle. Ty i ty. Wejdźcie tam i zabijcie ich. Co zrobisz, nie może tak. Nie możesz wygrać! Czemu tego nie rozumiesz?
No. Jest Raiz! Nie dowiesz się, chłopcze! Gdzie on uciekł? Nie uda ci się znaleźć Raiza. Sam cię znajdzie, kiedy będzie chciał cię zobaczyć. Widzę, że bolą cię moje słowa. Nie martw się, twój ból niedługo minie. Czas zdychać, gnoju! Próbuj się...
Ziemi jak śmieć. Raiz musiał tu opuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Crane. Aha, jej. Mocno cię poturbowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i? Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. Troy, tu Crane. Crane? Żyjesz? Troy. Jade nie żyje. O nie... Tak mi przykro, Crane. Naprawdę. Co się stało? Uratowała mi życie. Znowu. Umarła, ratując mnie. Crane, musisz sprawić, aby ministerstwo odwołało bombowce. Za to oddała życie Jade. Żebyś mógł to zrobić. Jest tam Savvy? Udało mu się znaleźć sposób na nadanie wiadomości? Tak, udało mu się. Ale żeby to zrobić, musisz do mnie przyjść. Dam ci wzmacniacz, którego Savvy używał do przebicia się przez zagłuszanie. Czekam na ciebie w schronieniu w połowie drogi do masztu, na którym musisz zamontować ten wzmacniacz. Dobra, Troy, już do ciebie idę.